507 964 253 507 964 253. Jak to jest z tą Unią? Proszę Państwa, z najnowszych badań na ten temat. Nie, bo Państwo tu bardzo często poruszają akurat tak, żeby te Unie to już zostawić i tyle. No więc tak, prawie 62% Polaków. To jest pracownia Research Partner. Ona przeprowadziła badanie w ramach panelu Ariadna, w którym zapytała Polaków o stosunek do Unii Europejskiej w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak Państwo pamiętają, pan prezydent ogłosił, że te wybory odbędą się 9 czerwca. Prawie 62% Polaków, 62%, opowiedziało się za pozostaniem naszego kraju w strukturach europejskich. Nieznacznie ponad 20% stwierdziło, że chciałoby opuszczenia Unii. 18% nie ma zdania na ten temat. Nie wiem. Ale na co warto zwrócić uwagę? Na to, że jeszcze do niedawna te badania wskazywały no, zdecydowanie większe przekonanie Polaków do pozostania w Unii Europejskiej. W badaniu przeprowadzonym w lipcu przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu W Polityce za obecnością Polski w Unii Europejskiej opowiadało się 74% respondentów, a przeciwnych było tylko 14%. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę tych respondentów pytanych, no to jest tak, że wśród zwolenników pozostania znajdują się kobiety 64,8%, osoby powyżej 55 roku życia 70%, osoby z wyższym wykształceniem 66,4%. Są to osoby, które głosowały na Koalicję Obywatelską 94,2%, Lewicę 84,9% oraz Trzecią Drogę 82,2%. Zwolennicy opuszczenia Unii sympatyzują natomiast z Konfederacją 58,8% i z PiS-em 39,7%. Na spokojnie trzeba się będzie przyglądać i tyle. Na pewno my przystępowaliśmy do zupełnie innej Unii niż to, co jest w tej chwili. To w ogóle nie ma o czym mówić. Tam pani Izabela wspominała o tym, że Niemcy mają tego dosyć. No Niemcy mają tego dosyć, ale tak jak no między innymi właśnie Patryk Jaki na to zwrócił uwagę. Jakimś dziwnym trafem, zrządzeniem losu, to musi być przypadek. Tak się składa, że ten Zielony Ład, to on między innymi, tak, wprowadza to, że nam już nie będzie wolno palić olejem, gazem i tak dalej. Ja nie mówiąc o węglu. Natomiast te zakłady produkujące pompy ciepła, to one powstają głównie gdzie? No u naszych właśnie zachodnich przyjaciół. Generalnie te wieści z Unii, proszę Państwa, są takie, że najświeższe, dzisiejsze. TSUE zasądził Polsce karę w wysokości 4 milionów euro. 50 tysięcy euro dziennie poza tym. Kara będzie naliczana, dopóki Polska nie wdroży przepisów potrzebnych do wykonania dyrektywy Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę dotyczącą kodeksu łączności elektronicznej. Zdaniem TSUE Polska nie podjęła działań niezbędnych, żeby przyjąć nowe akty prawne kompleksowo regulujące rynek telekomunikacyjny. Europejski kodeks łączności elektronicznej czeka na wdrożenie już od ponad 3 lat. Chodzi o zbiór przepisów regulujących sieci telekomunikacyjne i usługi telekomunikacyjne. Na wniosek komisji Trybunał nakazał Polsce zapłacić karę pieniężną i ryczałt na wypadek, gdyby stwierdzone uchybienie trwało w dniu ogłoszenia wyroku, czyli 14 marca 2024. Polska została zobowiązana zapłacić 50 tysięcy euro dziennie, licząc od dnia ogłoszenia wyroku do chwili usunięcia uchybienia. Tak na przykład możemy sobie przeczytać na portalu Rzeczpospolitej. Ale są też inne wieści z Brukseli. Znaczy nie z Brukseli, ze Strasburga. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatrzył skargę Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej na jego rozwiązanie przez polski sąd. Według Europejskiego Trybunału skarga jest dopuszczalna, ponieważ decyzja sądu naruszyła artykuł 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pani Małgosia z Pszczyny będzie w niebo wzięta, bo wszystko się spełnia to, co tutaj mówiła. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na 20-22 marca, ma się odbyć pierwsze czytanie projektu ustawy w sprawie uznania języka śląskiego za język regionalny.
No dzięki właśnie pani Małgosi z przyczyny widzowie tego programu doskonale wiedzą, że ruchy na rzecz autonomii Śląska są wspierane przede wszystkim przez te ugrupowania lewicowe i ich przedstawicieli, takich na przykład jak europoseł Łukasz Kochut, który w Parlamencie Europejskim zawsze, zawsze zaciekle popiera wszystkie rezolucje szkodliwe dla Polski, w Polskę uderzające. Pan Zbigniew z Warszawy jest z nami. Kłaniam się, panie Zbigniewie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze wszystkiego najlepszego. Chciałbym krótko i do rzeczy na temat budżetu na obronność 4%, o którym wspominał prezydent. Wydaje mi się, że moglibyśmy wydawać bez wysiłku 40%, patrząc na przykład na Warszawę, gdzie ogromna część wydatków budżetu miasta jest przeznaczona właściwie na taką destrukcję. Mam na myśli zwężanie ulic, budowy jakieś słupki. To są po prostu miliardy złotych i to dotyczy wielu miast. Gdyby to policzyć, jeszcze wydatki na rekompensaty dla rolników, gdyby to organizacyjnie rozwiązać, to też dziesiątki miliardów, skrzyżowania autostrad, które po prostu niesłychanie drogie, skomplikowane i dziwne. I w ten sposób moglibyśmy wydawać 40% z pożytkiem i w ogóle bez wysiłku. Nie wiem, czy wszyscy się z panem zgodzą, bo są tacy w Warszawie, którym się bardzo podoba to, co robi pan prezydent Trzaskowski. Bardzo, no, bardzo uprzejmie dziękuję, panie Zbigniewie. Dziękuję. To jest tak, proszę państwa, że komisarz Jourova dzisiaj była w naszym kraju, no po to, żeby powiedzieć, że wszystko jest jak najlepiej. No pewnie, że jest jak najlepiej. Będziemy mieli prawo dla bandytów. Ale zacznijmy od tego, że będziemy mieli nowego komendanta policji. To jest informacja z portalu Niezależna, żeby nie było coś, że ja to jakoś tam z kolegą, tak? Nie, nic podobnego. Nowym komendantem głównym policji ma zostać Michał Domaracki. To jest ciekawe, dlatego że jeszcze niedawna pan Domaracki był emerytem i pobierał dodatek za inwalidztwo. Jak podał Dziennik Rzeczpospolita, komisja lekarska dokonała na początku roku ponownej oceny jego stanu zdrowia i stwierdziła, że wszystko jest w porządku. Głośno było już o tej nominacji w styczniu w związku z jego domniemanym udziałem w aresztowaniu na terenie Pałacu Prezydenckiego posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Z informacji z Rzeczpospolitej wynika, że jeszcze w marcu Domaracki ma zostać komendantem głównym. Według pierwotnych założeń stanowisko miał objąć już w styczniu, ale jednak wówczas się okazało to niemożliwe, ponieważ właśnie posiadał ten status inwalidy i ten fakt wykluczał go z możliwości zostania komendantem. Drugą przeszkodą były, no ale to też drobna sprawa, prokuratorskie zarzuty, ale każda z tych przeszkód teraz ma być usunięta. W 2016 odszedł z policji, przy okazji przyznano mu rentę inwalidzką. Dzięki temu jego emerytura wzrosła z 15 tysięcy brutto do około 18 tysięcy. Źródło Rzeczpospolitej wskazało, że mężczyzna miał trwały uszczerbek na zdrowiu. Po tym, jak odszedł z policji, objął funkcję dyrektora Biura Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w Stołecznym Ratuszu. Natomiast następnie dyrektora Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Ważnym momentem w jego karierze był 19 grudnia 2023, wówczas koalicja 13 grudnia zatrudniła go na 1/5 etatu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji jako eksperta w Departamencie Porządku Publicznego. Dodatkowo w styczniu, gdy policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego, żeby zatrzymać tam Kamińskiego i Wąsika, miał być właśnie bardzo czynnie zaangażowany w tę sprawę. Był na łączach z szefem MSW Marcinem Kierwińskim, pseudonim Tęgi Łeb, to państwo wiedzą, bo oni się znają od wielu, wielu, wielu lat. Z tymi zarzutami to jest tak, że no, przedstawiono mu tamte prokuratorskie zarzuty. Tam chodziło o sprawę, której tłem była kampania prezydencka w 2020 roku. Dwa wypadki warszawskich autobusów, które miały miejsce w tym czasie. No ale to wszystko, jak rozumiem, to są jakieś drobiazgi, które będą teraz załatwione od ręki przez tego nowego prokuratora. Tak, bo mamy nowego prokuratora. Ale to też do tego dojdziemy. No prawo dla bandytów jest. Pan Leszek z Wrocławia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się i serdecznie państwa pozdrawiam.
Panie redaktorze, jak mamy się bronić? Bez przerwy to pytanie jest stawiane. W związku z tym, jeżeli pan pozwoli, to uważam, że wpierw Polacy sobie muszą uświadomić, że nie wszyscy, którzy mają wpisane w dowodzie osobistym obywatelstwo polskie, są Polakami. I to jest oczywiste. Tego nie trzeba roztrząsać. Dla przykładu, Sowieci po wojnie zainstalowali w Polsce tysiące, dosłownie tysiące swoich ludzi pod polskimi nazwiskami, którzy przeszli kurs intensywny języka polskiego. Oni Polski nie opuścili, nawet wtedy, kiedy Armia Czerwona opuszczała Polskę. Tu się zakorzenili, założyli rodziny, kolejne ich pokolenia razem z nami są. Polska, polskość jest im obca. Podobnie było z Niemcami. Dla przykładu, w Gdańsku przed II wojną światową poniżej 10% mieszkańców deklarowało się jako Polacy. Jest to znakomity materiał dla agentury wpływu. Niezależnie od tego, jest u nas w Polsce niestety rodzima targowica. Nie będę tego ze względu na czas rozwijał. Dlatego też Polacy muszą bardzo, powtarzam, bardzo uważać, na kogo w wyborach stawiają. Mamy najbliższe wybory samorządowe i następnie europejskie za niedługo. Nie wolno tym, którzy się uważają za Polaków, głosować na Platformę, na pana Hołownię, na Lewicę. Wybór jest prosty. Lista numer jeden, kandydaci z Prawa i Sprawiedliwości. Jest to najprostsze i łatwe narzędzie dla Polaków, byle tylko poszli na wyborach, nie zastanawiali się nad nazwiskami, tylko lista numer jeden. Proszę pana, aktualnie oczywiście musimy brać udział w pokojowych i zgodnych z prawem manifestacjach, ale musimy również, oprócz tych postulatów, które są stawiane, żądać również zaprzestania przez rządzących łamania konstytucji oraz ustaw i żądając przywrócenia stanu faktycznego sprzed napaści na Telewizję Polską, no i inne instytucje, które stanowią państwo, jak również ukarania winnych tych działań przestępczych. Te postulaty póki co nie padają na tych manifestacjach. Wszelkie zmiany niech sobie rządzący robią, ale zgodnie z konstytucją i ustawami. Sądzę również, że nie wolno nam, przynajmniej na dzień dzisiejszy, wysuwać jakieś pretensje i zarzuty do prezydenta Andrzeja Dudy. Wręcz odwrotnie, to pan prezydent powinien słyszeć na każdej naszej manifestacji nasze głośne wołanie: Andrzej Duda, jesteśmy z tobą. Prezydent musi słyszeć, że ma poparcie w narodzie. Wołajmy też: wojsko i policja, bądźcie z narodem. Pamiętajmy, że zgodnie z konstytucją prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, zarówno w okresie pokojowym, jak i w okresie wojny. Przy czym w okresie pokojowym tą zwierzchność sprawuje poprzez ministra obrony narodowej. Ani minister obrony narodowej, ani premier Tusk nie są najwyższymi zwierzchnikami sił zbrojnych. Dlaczego to mówię? Jeżeli dalej tak sprawy będą się rozwijały, to pan prezydent, a w zasadzie jego prawnicy, powinni się zastanowić, co może mocniejszego zrobić prezydent jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, oczywiście za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Po prostu Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski i inne kluczowe instytucje państwa polskiego muszą być chronione. To przynajmniej w najgorszym przypadku wystąpić publicznie do ministra obrony narodowej, aby zapewnił bezpieczne funkcjonowanie tych instytucji. Ci gangsterzy polityczni, w zasadzie barbarzyńcy, łatwo nie odstąpią od tej anarchizacji państwa polskiego. Sądzę, że wespół
NSZZ Solidarność powinno się ustalić strategię, no mówiąc szczerze, rotacyjnego lub równoczesnego strajku. Najlepiej rozpocząć od komunikacji miejskiej, być może PKP, musi wystąpić to coś w rodzaju nie za dużo, panie Leszku, 80. Nie za dużo im opowiadajmy o tym, co my zrobimy, bo nie zdradzajmy naszej taktyki. Ja muszę panu podziękować, bo nam się czas skończył. Bardzo uprzejmie dziękuję. No i, panie Jacku, wybory samorządowe i europejskie, no najprostsze narzędzie. No pewnie, jeżeli... że tak. Cały czas to powtarzam, że to jest tak, że przy tych urnach to możemy załatwić najszybciej. Na którą listę. Jest lista numer jeden, nieważne. No, bardzo uprzejmie dziękuję, panie Leszku. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru. No ja nie zdążę państwu opowiedzieć o tym, co zrobił Tusk z, no powołał nowego premiera, tak? Będzie prawo dla bandytów, mówiąc najkrócej. O 22.30 za 4 minuty będzie podsumowanie Adriana i tam na pewno wszystkiego się państwo dowiedzą. Ja bardzo dziękuję.